Rafał Trzaskowski jest gotowy powiedzieć wszystko, byleby dostać się do Pałacu Prezydenckiego. Wszystko. Bo chce zablokować wszystko. Inwestycje, programy społeczne, niski wiek emerytalny, reformy. Wszystko. Jego program to przedmiot żartów. Sam nie wie, co się w nim znajduje. Bo jego plan to weto, weto, weto. A to nie czas na blokowanie wszystkiego. Koronawirus uderzył w światową gospodarkę i spowodował kryzys. Teraz bardziej niż kiedykolwiek w interesie Polaków, w twoim interesie, jest prezydent, który współpracuje z rządem. Który myśli o przyszłości. Myśli o ludziach, a nie tylko o swojej karierze. Jednym z najważniejszych zadań prezydenta jest polityka zagraniczna. Trzaskowski i stojąca za nim Platforma nie ukrywają, że ich wektor polityczny jest inny. Zamiast ratować gospodarkę po epidemii, wróci spór o krzesło, a nasi partnerzy będą zdezorientowani. Nie pozwólmy na blokadę rozwoju Polski. Wybieramy Andrzeja Dudę.